Czy należysz do tych osób, które nie wyobrażają sobie poranka bez kawy? Lubisz jej smak? Kawa poprawia czujność i pamięć, ułatwia trawienie, zmniejsza apetyt i jest świetnym źródłem przeciwutleniaczy. Nie ma co do tego wątpliwości, że jej picie w umiarkowanych ilościach przynosi korzyści dla naszego zdrowia. Ostatnio na naszym kanale opublikowaliśmy film o piciu kawy z cukrem. Jeśli jeszcze go nie oglądałeś, obejrzyj go klikając link umieszczony pod filmikiem. Dziś skupimy się jednak na innym zagadnieniu związanym z piciem kawy. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, kiedy jest najlepszy czas na wypicie filiżanki kawy? Najwięcej ludzi zachodniego świata ma zwyczaj picia kawy rano, w pierwszych godzinach tuż po przebudzeniu. Jednak według ekspertów, jeśli chcesz poczuć się bardziej rozbudzony i efektywnie wykonywać swoje zadania w ciągu dnia, lepiej jest nie spożywać kofeiny tak wcześnie. Według badacza Stephena Millera z University of Health Science w Maryland w USA, kiedy się budzimy, nasz organizm wytwarza wysokie dawki kortyzolu, hormonu stresu, który jest odpowiedzialny za to, że czujemy się zaniepokojeni. Jeśli w tym czasie sięgniemy po kofeinę, poziom kortyzolu wzrośnie jeszcze bardziej, co może okazać się niebezpieczne zwłaszcza dla tych, którzy są naturalnie niespokojni. Później, gdy poziom kofeiny i kortyzolu spada, czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni, niż się tego spodziewaliśmy. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał Projekt Natura, kliknij lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Najłatwiejszym sposobem na przyjemny poranek i na przygotowanie się do zadań w ciągu dnia jest zapewnienie sobie głębokiego snu w nocy. Poza tym najlepszy czas na wypicie kawy to okres od 9.30 do 11.30 i od 13.30 do 17.00. Kofeina pomoże Ci również, jeśli chcesz schudnąć. Według badania opublikowanego w 2017 roku w czasopiśmie naukowym Nature Communications, odpowiedni moment dnia na wypicie kawy, kiedy możemy liczyć na jej realną pomoc w walce z dodatkowymi kilogramami, jest na pół godziny przed wykonaniem jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Według naukowców spożywanie kawy przed ćwiczeniami zwiększa poziom energii, a co za tym idzie, pomaga nam spalić aż o 200 kalorii więcej, chociaż liczba ta może się wahać odpowiednio do predyspozycji danej osoby. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe? Cały sekret tkwi w kofeinie. Nie bez powodu kofeina jest jednym z głównych składników napojów energetycznych. Szybko się wchłania i przenika do krwiobiegu zaledwie na 15 minut po spożyciu. Może również poprawić wydajność fizyczną i psychiczną. Ciekawe, prawda? Następnym razem nie zapomnij więc wypić kawy na 30 minut przed treningiem. Ważne jest oczywiście, żeby nie dodawać do niej cukru i pamiętać, że samo picie kawy nie przyniesie nam żadnych efektów. To zdrowa dieta i regularne ćwiczenia są niezbędne, aby schudnąć w zdrowy sposób. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupów w naszym sklepie internetowym. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam!